Cześć, dzień dobry, witam się z wami w nowym dniu. Ja taka totalnie bez makijażu, bez niczego, bo właśnie jadę do przychodni, do lekarza, skontrolować się, bo powiem wam, że tydzień czasu mnie trzyma, na antybiotyku jadę i nic mi nie jest lepiej. Nie kaszlę już, ale dalej mam tak zawalone wszystkie zatoki, tak jakby mogło być ich kilka. Także jestem ciekawa, co mi lekarka powie, po prostu już mnie aż roznosi, serio, aż mnie roznosi od tego, że nie czuję w ogóle smaku ani węchu. I to jest takimi falami przychodzi, raz czuję, raz nie czuję. Sorry, trzymam w ręce telefon, bo niestety uchwyt dalej jest w drugim samochodzie i jeszcze nikt go nie pomyślał, żeby przepiąć. Piździ niesamowicie, tak piździ, że po prostu jak widzę, jak tutaj jadę, że jest po prostu w polach tyle wszystkiego rozpieprzonego, że to jest masakra. Dzisiaj wyruszyła do mnie przesyłka właśnie od Marant Collection. Jest to moje zamówienie i pokażę wam na pewno, co kupiłam. I tak jak mówiłam wam w ostatnim właśnie vlogu, że naprawdę ciuszki są naprawdę bardzo fajnej jakości. Nie są drogie, co najważniejsze, bo jak wiecie, jak macie dzieci, to orientujecie się, że ciuchy dla dzieci są masakrycznie drogie. Zostawię tu Kaśka. No więc ja, słuchajcie, wyjeżdżam już praktycznie na główną drogę, więc muszę się rozłączyć, no bo nie mam was jak ustawić, uchwytu nie mam tutaj, także odezwę się do was później. No i zaczynamy nowy tydzień, tak jak pisałam na moim Instagramie, zeszły tydzień był po prostu masakryczny, powiem wam szczerze, że był naprawdę beznadziejny. Dobrze, że się skończył, zaczynamy nowy tydzień. Nie mogę się doczekać tej soboty, nie mogę się doczekać przyszłej soboty, także super. Powiem wam, że nic, tylko po prostu, wiecie, czekać. Dobra, jadę, bo wyjechałam już tu na asfalt, więc muszę zapiąć pasa i odezwę się później. Dobra, ja jestem już w domu. Kupiłam dzisiaj, mam smaka zrobić. Taki bardzo szybki sernik na zimno. Słuchajcie, najłatwiejszy i najtańszym sposobem. Taki właśnie z mleka. Z gelwe. Dodatkowo do tego na wieży będzie właśnie galaretka, trochę winogrona dam, trochę banana, tu też mam mandarynki, także taka, wiecie, zachcianka troszeczkę, ale będę też robić sałatkę, tą sałatkę, którą ja bardzo często właśnie robię. Z Antosią ją bardzo lubimy jeść, zresztą Antosia zawsze towarzyszy mi i je wszystkie sałatki, które robię, także ryż, kukurydza, tuńczyk, tutaj mam jeszcze koperek, no i do tego wiadomo, że dorzucę majonez Maggi do smaku i słonecznik prażony, także zabieram się za robienie, a ten sernik oczywiście będzie taki na biszkoptach, także ja zabieram się za robotę i nie wiem, chyba dzisiaj tyle będzie z tego, co tutaj pokazuję, ale dobra, robimy. Nie mam niestety takiej tortownicy okrągłej, a szkoda, bo jakby się to później wyciągnęło, to by lepiej wyglądało. Ale mam tu taką całkiem niedużą, ostatnio kupioną. Wyłożyłam biszkopty. Tutaj już sobie przygotowałam tą masę, także wylewam. No dobra, mam wyłożoną tą mój ten taki sernik. Powiem wam, że bardzo dobry. Jak czasami mamy ochotę na coś takiego szybkiego, słodkiego, to jest naprawdę bardzo szybki sposób na taką fajną przekąskę. Tutaj jeszcze umyłam sobie owoce, mandarynki i winogrona. Ja zawsze cytryny, pomarańcze, takie właśnie skórkowe owoce też myję, dlatego że na skórkach no, jest dużo tych zarazków takich nieprzyjemnych i jeżeli na przykład przekrajacie cytrynę na pół, to co jest na skórce często dostaje się po prostu do środka, także ja zawsze no, od długiego czasu już myję owoce tak jak leci, w sześciusieńko, ogórki, pomidory, wszystko. Także za chwileczkę sobie pokroję troszeczkę winogrono.
No dobra, winogronka mam tu pokrojone i no u mnie niestety światło jest centralnie tu nad blatem, więc zawsze cień pada. Wystarczy mi tyle tych winogron, dlatego że reszta po prostu pójdzie na wierzch, jak jeszcze będę później zalewać galaretką. Także teraz parę tych winogron ja sobie po prostu powrzucam, poupycham tak palcem, że tak powiem, żeby troszeczkę się do środka tych owoców dostało. A później, jak już mi to ładnie, wiecie, zastygnie, zrobi się twarde, to pójdzie galaretka, na to jeszcze pójdą banany, troszkę mandarynki i resztę winogron. Ta brytwanka stosunkowo jest taka, powiedziałabym, troszkę duża, więc myślę, że tu jakbym użyła dwa opakowania tego sernika, to by nic tu się nie stało. No bo tego sernika tu będzie dosyć cienko, ale to nic, nie ma co przesadzać, taka, wiecie, na szybkiego przekąska. No, na pewno nie jakoś ambitnie wyrafinowana, ale tak jak mówię, czasem jest taki dzień, że się ma po prostu jakąś ochotę, chcicę na coś. No i dobra, teraz godzina czasu i do lodówki. No i oczywiście jeszcze owinęłam to folią, żeby nie przesiąkły zapachy w lodówce, więc do lodówki zamykamy. Nie wyglądam wyjściowo, ale sorry. No tak to jest, nie zawsze wszystkie wyglądamy pięknie i wystrojone. Tym bardziej jak czujemy się nie za specjalnie i jak jesteśmy trochę podchorowane. Więc tak, na godzinę do lodówki, a ja za ten czas sobie stawiam ryż na tą sałatkę i usiądę sobie na chwilę na tyłku. Chyba sobie jeszcze inhalację zrobię, bo czuję, że po prostu mi tu wszystko rozsadza. Nie wiem, czy wy znacie jakieś domowe sposoby, jakieś dobre, sprawdzone sposoby na zatkane zatoki, to proszę podzielcie się ze mną czymś, bo nie wiem już co robić, naprawdę. Dostałam krople takie, pokażę wam, na bazie alkoholu, podobno dużo lepsze niż te tabletki Sinupret, takie krople doustne, mam nadzieję, że mi to przejdzie, 3 razy dziennie mam to brać. Oprócz tego inhalacje, jakieś tam kalcium i tak dalej, mam nadzieję, że obejdzie się bez laryngologa. I tak jak mówię, w ogóle roboty są na dachu, więc słychać to wszystko. I coś jeszcze miałam powiedzieć, czekajcie, może tak sobie ustawię, nie wiem, jak sobie powinno mi się koło toaletki siąść, żeby był ładniejszy kadr. Ale tak się śmieję właśnie z moim mężem, że dostałam to skierowanie do laryngologa, do poradni laryngologicznej, bo mam bardzo, ja mam, to już jest takie mocno przewlekłe, jeśli chodzi o problemy z zatokami, bo moja lekarka mi powiedziała, że chyba pasowałoby w końcu zrobić, wiecie, tomografię tutaj tych nozdrzy i tak dalej, zatok. No i podejrzewam, że na bank, jakbym poszła do laryngologa, zleciłby mi pukanie zatok. To bym, mąż się śmieje, no to jak ci pan doktor powie, że pukanie zatok, to ty mu powiedz, chcę być usypiana. Nie ma bata. Powiem wam szczerze, że tak jak w przypadku gastroskopii, to nie ma bata, żeby mnie ktoś zmusił na pukanie zatok. Ja nie wiem, jestem może głupia, sram po gaciach i przesadzam, ale no tak jest. To jest gdzieś tam, wiecie co, psychicznie zakodowane. Taki strach, tak jak i przed gastroskopią, tak i do tych zatok. Także liczę na to, że po prostu ja bym się utopiła. Utopiłabym się, naprawdę chyba. Nie, to wiecie jak jest z psychiką. Wszystko możecie przezwyciężyć. Jakiś strach taki, że coś spróbować i tak dalej i w ogóle, ale jak już zaczyna się dziać coś z psychiką, z głową, jak gdzieś tam jakaś ciemna klepka wam podpowiada i mówi, że nie ma opcji, ty tego nie dasz, no to nie ma siły, nie ma bata, nie przeskoczycie. Tak jak z wszystkim wygracie, nie wiem, z chorą ręką, nawet ze złamaniem, z amputowaniem możecie później gdzieś tam kiedyś, bo już zajechałam po prostu z grubej rury, najczarniejszymi scenariuszami wam tu strzelam, ale wiecie o co mi chodzi, że mózg, psychika to jest po prostu wszystko, wszystko. Jak, nie, jak psychika siada, to po prostu masakra. No, także nikt by mnie chyba nie zmusił siłą. O nie, nie ma takiej opcji. Dobra, zabieram się za tą sałatkę. A tak na marginesie to jest 9 stopni ciepła. Hello, wiosno. Świeci słoneczko. Co prawda już jest ta godzina, że już powoli zachodzi. Tam sobie kurki śmigają. Tutaj mamy zawieszone, gdzie to jest? O tu. Zawieszone nowe, takie wiecie, dla ptaszków. Bajzel jest, no ale sorry, tego tam dalej wam nie pokazuję. Nic, czekać tylko aż się zrobi w końcu ciepło, wiosna i będziemy mogli wychodzić na ten nasz piękny ogród.
tak sobie postawiłam już właśnie na ten ryż i tak sobie na momencik usiadłam tu przy toaletce, bo sobie stonizuję buzię i nałożę chyba jakąś maseczkę. Tutaj mam akurat pod ręką, bo wszystkie maseczki wyniosłam do łazienki, powiem Wam. Mam taki, ups, pod ładowarką jesteście. Mam taki na półeczce właśnie taki specjalny koszyczek i tam mam wszystkie maseczki, jakieś sera, takie bardziej, wiecie, intensywne do twarzy, także póki co sobie wezmę, stonizuję twarz. Wczoraj się opalałam samoopalaczem. Powiem Wam, że teraz używam wody aloesowej, takiej micelarnej. Ona bardzo fajnie koi, nawilża, odświeża. To jest taka duża pojemność. Patrzcie, z taką pompką. Pół litra to jest woda właśnie z aloesem, czyli koi, łagodzi. To jest płyn micelarny do demakijażu, dedykowany do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, szczególnie suchej, wrażliwej. Bazuje na ekstrakcie z aloesu, pantenolu, witaminie B3, ale powiem Wam, że to się absolutnie nie nadaje do demakijażu. To jest typowy, taki powiedziałabym jakby tonik taki. Wiecie, koi, łagodzi, bo to absolutnie nie zmywa makijażu. Ja już to przerobiłam, a w zasadzie ja już ją wykańczam, powiem Wam szczerze, bo no, ile tu mam jej? Może nawet niecałe. Tak jak tu jest pół litra, no to tak z 250 ml może tam już mam. No. Także nałożę sobie teraz taką maseczkę z Liren. Dynia, imbir. I to jest ta seria Vege Skin. Bardzo fajna. Tak jak, o, tutaj mam... O, idzie Tosia. No dobra, Tosia wstała, więc mama maseczkę, nałożenie maseczki musiała sobie przełożyć. Naszykowałyśmy Tosi winogronko. Dobre? Lubi Tosia winogronko? No. No, jak bardzo? Bacio, bacio. Tosia. Tak, muzyczkę włączymy? No to dobra, włączamy muzyczkę. Jemy winogronko i włączamy muzyczkę. No dobra, maseczkę nałożę sobie później i dzisiaj tu już będę kończyć. Pomontuję pewnie coś z dzisiaj i z jutra, bo podejrzewam, że jutro przyjdzie mi to zamówienie z Marant Collection. Daj, mama przyłączy. Także dzisiaj kończymy. Odezwę się już do Was jutro. No, tak czasem bywa. Cześć i dzień dobry. Bardzo mało produktywny ten vlog będzie i podejrzewam, że będzie takim nudnym filmikiem, że to jest w ogóle masakra, ale słuchajcie, nic się u mnie nie dzieje. Oprócz tego, że non stop smarkam, mam zawalony nos, mówię przez nos. I oprócz tego, że się wczoraj przedwczoraj samoopalaczem opaliłam i wyglądam, jakbym wróciła z jakichś ciepłych krajów, a tak naprawdę to moje ukochane słońce w tubce ze St. Maurice. Ja właśnie zjadłam śniadanie najpierw. Najpierw wstałam, ogarnęłam, wysłałam, odwiozłam Lenę do szkoły, przyjechałam, zjadłam sobie szybko kanapeczkę, zrobiłam kawę, która swoją drogą już jest praktycznie chłodna, a cała, także wezmę łyka, pozwólcie. Najchętniej to bym tu jeszcze wysmarkała, więc sobie smarknę i to wytnę. Wycięte. Czerwony nos mam niemiłosiernie. Słuchajcie, poćwiczyłam 10 minut z Melbi na pośladki. Dlaczego? A to dlatego, że postanowiłam sobie dać takie wyzwanie. Ja absolutnie nie chcę ćwiczyć, nie chcę się odchudzać. Dobrze, akceptuję siebie, ale zauważyłam, że troszkę mi się w dolnych partiach mojego ciała przytyło, a widzę to po spodniach i po getrach. Także sobie pomyślałam, że 10 minut dziennie z Melbi na pośladki można poćwiczyć, to jest nic trudnego, nic ciężkiego, dużo czasu nie wymaga. Dobra, kurier dzwonił, słuchajcie, przywiózł mi te rzeczy z Marant Collection, także od razu Wam pokażę. Rozerwę sobie tu woreczek. Ojejku, bo zapakowane, rozpadało się, ten worek też jest cały brudny, bo wiecie jak to... kurierzy mają w samochodach zazwyczaj. Nie chcę się za bardzo upaćkać. Dobra. Jedno. I drugie. Nic tu już nie ma, więc dobra. Pokażę Wam te ciuszki i będę mogła iść Lentosi pokazać. I po pierwsze tak, jeśli chodzi o właśnie tą firmę, ja tu mam Paragon. O, tu mi przyszło to. Zapłaciłam 122 zł.
Tutaj mam taki formularz zwrotu towaru, także słuchajcie, to jest legalnie działająca normalnie firma pod koło Wieliczki. Zawsze do zamówienia dziewczyny dorzucają albo lizaczki, albo cukierki. Tu akurat mam cukierki, ostatnio miałam lizaczki. Odpakuję sobie z tych folii, żeby nie tłuc się. W ogóle chciałam ten filmik nagrać pięknie wymalowana i wyglądająca w ogóle pięknie, no ale tak to jest. Matka Polka zakatarzona, zaziębiona, więc bez make-upu, ale powiem Wam jeszcze tak, odbiegając od tematu właśnie tego Marie Ant Collection, tego mojego zamówienia, to powiem Wam, że wczoraj stałam w łazience przed lusterkiem, myłam zęby i sobie tak myślę, że kurde, ja dobrze wyglądam bez makijażu jak na te swoje 35 lat. Także nie jest źle, ale powiem Wam, że od razu skóra lepiej i bardziej na taką bardziej zdrową wygląda, jest troszeczkę choć opalona. Także Was zachęcam, żebyście używały balsamów brązujących, jak czujecie się za blade, nic na siłę. Balsamów brązujących albo samoopalaczy. No to dobra, zaczynamy. Więc tak, moja w ogóle historia, przygoda z Marie Ant Collection nastąpiła któregoś jesienno-zimowego dnia, powiedzmy, umówmy się, bo nie wygląda to na zimę, zalatuje mocną jesienią, wiosną wczesną, więc któregoś razu, wiecie, na Facebooku, teraz jest masa takich transmisji na żywo, gdzie dziewczyny, kobiety, chłopaki, w ogóle ludzie sprzedają ciuchy i któregoś razu pojawiła mi się na tablicy właśnie, ktoś udostępnił gdzieś w jakiejś grupie, w której jestem zapisana, tą transmisję na żywo i rzuciła mi się w oczy pani Gabi chyba? Mogę się mylić, w króciutkich włosach, ta pani, co zawsze prowadzi tam właśnie transmisję i miała na sobie taką mocno fajną, kolorową koszulkę z tym oto motywem. I ona mi się tak strasznie rzuciła w oczy i kliknęłam i patrzę, co tam ta pani pokazuje. A ona właśnie pokazywała ciuszki z Marie Ant Collection, szyte, wszystko jest szyte przez właścicielkę, produkt polski, także super, cieszę się, że mogłam jeszcze gdzieś tam swoją cegiełkę dołożyć do rozwijania polskiego, wiecie, przedsiębiorstwa, polskiej działalności, polskich projektantów gdzieś na dobrą sprawę, dlatego, że ta pani Tereska, która jest właścicielką właśnie tego sklepu, no to ona wymyśla te ciuchy głównie, także pokażę Wam właśnie, co kupiłam i właśnie na tej pierwszej transmisji zamówiłam to tutaj, to co mam tutaj i te transmisje polegają na tym, one są chyba praktycznie codziennie o 12, ja już mam teraz powiadomienie włączone, więc jak tylko dziewczyny nadają, to mi po prostu pika w telefonie. I tu jest tak, oni mają ogólnie sklep stacjonarny też pod Wieliczką, adres, linka Wam zostawię na dole, tam będziecie mogły sobie zobaczyć, jak jesteście z okolic, to możecie tam podjechać i oglądać wszystkie ciuchy na żywo. Jest dużo takich ciuchów, których gdzieś tam pozostawały jakieś pojedyncze rozmiary, one zazwyczaj są naprawdę za grosze, za 10 zł, za 15 zł, naprawdę bardzo tanie, wszystko z metką. I są też takie VIP-y, czyli coś, co jest w danym momencie produkowane, właśnie szyte przez panią Tereskę i akurat wtedy była ta nowość i tą nowością były właśnie takie leginsy w ten wzór taki unicorna i słuchajcie tak, ja zamówiłam dwie pary leginsów dla Lenki, te są akurat dla Lenki i dla Antosi zamówiłam tak samo, ale wczoraj się już nie mogłam, czekały te ciuszki tyle czasu na co? Ale fajny materiał. Czekały te ciuszki tyle czasu na to, żebym filmik zrobiła, ale wczoraj się już po prostu przemogłam i założyłam Antosi wczoraj już te geterki. Zdjęcie Wam najwyżej wrzucę. Także zamówiłam dwie pary geterków. Jedne dla Lenki w rozmiarze wzięłam 134, a dla Antosi wzięłam chyba 80 i są fajne. Materiał bardzo, bardzo, bardzo elastyczny i to nie jest, słuchajcie, taki cieniutki materiał, który zaraz będzie, wiecie, powycierany i tak dalej. Nie, tu mamy troszeczkę lepszej jakości materiał, bo jest tutaj 95% bawełna i 5% elasta. Naprawdę jest zarąbisty. Kryjące, nic nie prześwituje, nawet jak dziecko ma jakieś ciemne body pod spodem albo w jakieś groszki czy coś, nic nie prześwituje, naprawdę są świetnie zrobione. I dziewczyny, jak ja zobaczyłam te getry, ogólnie jeszcze, bo zaczynam po prostu chaotycznie mówić, do tych getrów w sklepie Marie Ant Collection jest jeszcze, są takie zestawy mama i córka i te zestawy mama i córka obejmują tylko i wyłącznie takie luźny oversize'owy t-shirt
koszulkę po prostu w rozmiarze takim uniwersalnym, tam jest chyba do 116 cm w biuście czy coś, nie wiem, zobaczycie sobie, będziecie zainteresowane, to piszcie po prostu na Marant Collection. I szkoda, że są tylko bluzeczki jako zestawy mama i córka, dla mamy tylko bluzka, może rzuciłam kiedyś tam komentarzem właśnie na Marant Collection, przepraszam, jak oglądałam, że warto by było pomyśleć o zestawach dla mamy i córki w takiej wersji, taka sukienka oversize'owa, taka troszeczkę trapezowata, taka luźniejsza. Jezu, jakby takie były, to bym sobie kupowała, ja kocham ten krój sukienek, naprawdę. Koszulki, no to takie nie za specjalnie, nie za bardzo, bo mówię, ale sukienka, sztos. Chyba, że poproszę na zamówienie, może mi zrobi pani Teresa, nie wiem. W każdym razie, no getry są boskie, no czy nie są boskie, powiedzcie. Także mamy geterki dla Lenki, dla geterki dla Antosi. I czekajcie, one kosztowały 30 zł? Tak, 30 zł te geterki. Nie wiem, mogę się mylić. Zostawię Wam linka na dole, także wiecie, to jest w pierwszym zamówieniu. W pierwszym zamówieniu zamówiłam, jeszcze upolowałam na takich właśnie resztkach tak zwanych, dwa takie ciuszki dla Antosi i tu mamy po pierwsze sukienkę, to jest taka tuniczka, taka troszkę dłuższa, w kolorze szarym, taka Egipt, ona się nazywała sukienka Egipt i ona ma, jest w rozmiarze 80. 25 zł ona kosztowała, natomiast ja za nią dałam taniej. Ja za nią dałam taniej, z tego co pamiętam, 86 rozmiar, dlatego że to była taka resztka właśnie. I takie ostatnie rozmiary, które tam dziewczyny mają w sklepie, one zazwyczaj są na tych transmisjach sprzedawane, słuchajcie, za śmieszne pieniądze. Nie wiem, może 10 czy 15 zł za to dałam, także taka, no świetna. Materiał też jest bardzo fajny, wszystko jest pięknie obszyte, nic, słuchajcie, nic tu brzydko nie wystaje, żadna nitka, no po prostu bomba. Także mamy taką tuniczkę i na tej pierwszej transmisji jeszcze upolowałam takie geterki za dyszkę dla Antosi. To jest taki fajny motyw takiego węża. Za 10 zł, tak jak mówię, one wtedy były upolowane 80 rozmiar i miałam takie geterki i po prostu się mega cieszyłam. I później kolejnym razem, na kolejnej transmisji upolowałam kolejne rzeczy i słuchajcie, patrzcie. Tak jak w tej pierwszej transmisji upolowałam te geterki wężowe, to upolowałam jeszcze koszulkę w kolejnej transmisji, w tym samym wzorze, rozmiar też 80 chyba brałam, nie, 92, także mamy, patrzcie, jaki świetny komplecik. No po prostu ja kocham, uwielbiam, jak dzieciaczki są w takich jednokolorowych zestawach ubierane, no bomba. Materiał, no ja nie wiem, po prostu powiem Wam, że naprawdę elegancko. Getry, jakość materiału jest świetna. Bałam się, obawiałam się za pierwszym razem, jak zamówiłam te ciuszki na tej pierwszej transmisji, że przyjdą troszeczkę nie za rewelacyjne, ale powiem Wam, że jakość materiału jest naprawdę super. No ale dobra, w kolejnej transmisji, w tej drugiej właśnie upolowałam jeszcze dresik dla Antosi za 30 zł chyba ten dresik. Nie chcę Was kłamać, także musicie po prostu polować na te transmisje, jak jesteście zainteresowane, bo mówię, naprawdę są za grosze te ciuszki. Rozmiar 74 i tutaj mamy już znowuż tego dresiku, to już jest całkiem inny materiał, 80 poliester, 20 bawełna, ale on jest taki oversize'owy, luźny, mega elastyczny, patrzcie. No czy on nie jest piękny? Ja bym sama w takim dresie śmigała. Patrzcie, mamy taki dresik i takie spodenki w tym samym motywie z lampasem. O, i tu jest różowy lampas. No, czy to nie jest śliczne? No słuchajcie, taki dresik piękny, naprawdę, naprawdę rewelacja. No i kolejny zestaw, który upolowałam dla Lenki. Dla Lenki tym razem. To było, kiedy... Też jakiś jeden z takich ostatnich rozmiarów. I to jest motyw takiej panterki. I wzięłam go w rozmiarze ile? 134. Tak, 134. I w tym zestawie, w tym takim kompleciku mamy koszulkę. Taka, ona jest taka, powiedziałabym, bardziej cream, mleczna, taka lekko śmietankowa. Motyw właśnie panterki, serduszko. Tutaj u góry mam, widzę, że jest jakiś
kryształek ładnie zrobiony. Wszystko pięknie obszyte. Materiał to jest właśnie ten 80 bawełna, 20 elastan, z tego co się nie mylę. Tak, nie, o, nawet więcej. 95% bawełna, 5% elastan. I powiem Wam, że to jest taki konkretny materiał. To ani nie będzie prześwitywać, ani nic. Także tu mamy taką, o, koszulkę. Jakbym się uparła, to sama bym się w nią wbiła. I do tego getry. Getry panterkowe. No miazga, dziewczyny, super. 134 też rozmiar. Taki sam materiał. 95% bawełna, 5% elastan. No po prostu świetne. Naprawdę, jak zawsze mnie denerwowały takie transmisje na żywo sprzedawanych ciuchów, co się sprzedaje ogólnie handlu na Facebooku, na transmisjach na żywo, to teraz się od dziewczyn uzależniłam, powiem Wam szczerze, i nawet jak nie mam zamiaru nic kupić, to sobie po prostu oglądam, bo się miło słucha. Także tu mamy ten zestawik i słuchajcie, jak mi za pierwszym razem przyszła ta przesyłka z tej pierwszej transmisji, właśnie z tymi unicornami. Ogólnie to jeszcze w tej unicorny, oprócz tego, że są getry, oprócz tego, że macie te bluzki oversize'owe dla mamy, no to jest jeszcze sukienka tuba dla dziecka, też fajna. I bardzo często widziałam, teraz ostatnio widziałam na właśnie transmisji, że jest nowy model w arbuzy. Koszulki właśnie w arbuzy, naprawdę też świetne. I kotki, kotki są też bardzo ładne. Kotki są takie, powiedziałabym, uniwersalne, bo możecie je założyć i dla chłopczyka, i dla dziewczynki. Także kuknijcie sobie. No, ale jak mi przyszło to pierwsze zamówienie, jak zauważyłam te piękne unicorny, bo koniec końców one mnie przeciągnęły na właśnie tą transmisję, to jak mi przyszły te getry, jak przyszły Tosi i Lence getry, to ja mówię, ja też takie chcę. No i zapytałam się dziewczyn na transmisji, czy jest możliwość uszycia takich getrów dla dorosłej osoby. No dziewczyny mi powiedziały, że nie, ale ja jak to Kaśka postanowiłam, nie dam się, napiszę prywatnie do właścicielki. No i napisałam do pani Tereski, czy jest taka możliwość, aby uszyć takie getry, oczywiście odpłatnie, a ja bardzo chętnie pokażę te ciuszki u siebie na kanale. Tak, czy nawet jakby mi pani Tereska nie zgodziła się uszyć tych getrów, to i tak bym pokazała te ciuchy, bo uważam, że są naprawdę bardzo dobrej jakości, bardzo uniwersalne, nie uniwersalne, bardzo wyjątkowe i takie inne całkiem niż w sklepach. No i słuchajcie, mam getry. Pani Tereska uszyła mi getry na wymiar, podałam wymiary, podałam, wiecie, pomierzyłam się i tak dalej i zostały dla mnie specjalnie uszyte takie getry. No po prostu miazga, słuchajcie, będę w nich śmigać. One są fajne, bo są z takim wysokim stanem i słuchajcie, myślicie sobie pewnie stara krowa pójdzie i będzie chodziła w takich unicornach po mieście. Otóż na wiosnę, na lato, dlaczego nie? Ja mam wizję, żeby takie getry ubrać do białej, zwykłej białej, gładkiej bluzeczki, koszulki takiej oversize'owej, takiej lekko luźnawej, gdzieś nawet na jedno ramię, do tego białe adidasy, no super. I mam zamiar takie zdjęcia porobić, tylko muszę kupić 3 białe koszulki dla mnie, dla Lenki i dla Antosi i zrobić taką sesję zdjęciową. No boskie! No dziewczyny, powiedzcie, które się te getry nie podobają? Zaraz je w ogóle założę, przymierzę. I pokażę się. Dobra, założyłam tutaj te getry, ale powiem Wam, że sorry za ten bajzel tu, ale tu przecież Antosia ma kuchnię, non stop wywala z tego pudełeczka i no naprawdę już nie ma sensu nawet tego co 5 minut sprzątać, ale getry Wam chciałam pokazać. Getry są, patrzcie, jakie wysokie. Może tak się przysunę, nie chcę pokazywać tu tego wszystkiego w tyle. Bardzo wysokie, nad pępek zachodzą, super. No zobaczcie. No. Czy nie są fajne? Oczywiście do tej pstrokatej bluzki, no jakby się uparł, to też można by było chodzić. Chyba dzisiaj tak już będę chodzić, ale podobają mi się. To jest w ogóle ta bluzka taka mega, mega sztuczny, praktycznie chyba sam procent poliestru w tej bluzce jest. O, 35% bawełna, 65% poliester. Ona pochodzi z Rose Gal, czy z tych takich chińskich, azjatyckich stronek. Ale getry mi się mega podobają. Bardzo miękkie, milutkie, fajne. Fajnie leżą, podoba mi się. Także na pewno będę w nich śmigać. Zauważyłam, że ogólnie są bardzo, bardzo długie. Nie takie aż bardzo długie, ale troszkę się tutaj marszczą. Ale to jest do przeżycia. No, także w takich geterkach będę śmigać. No, czyż nie urocze? Mi się mega podobają.
Jaram się jak dziecko. No, więc tym oto akcentem takim fajnym, mega, mega kolorowym. No, czy takie getry nie poprawiają humoru w ogóle? Dziewczyny, w te szare, zimne, takie ponure, jesienno-zimowe aury, to słuchajcie, takie kolorowe motywy na ciuchach i w ogóle na, w domu, gdzieś tam, nawet w makijażu, no, od razu humor poprawiają. Ale taki dresik to bym przygarnęła. Nie wiem, może uproszę, ubełtam, ubłagam panią Tereskę, jakby to wyglądało, jakbym sobie takie zamówiła. No, dziewczyny, no super. Bardzo mi się takie rzeczy podobają. Naprawdę cieszę się. Humor mi się poprawił od razu automatycznie. Także świecę tu cycnikiem. Także kończę dzisiaj już tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. No i zapraszam Was, dziewczyny, na mojego Instagrama. Ostatnio mam taką rozkminkę. Ostatnio. Ja już kiedyś nieraz o tym myślałam. Tak się zastanawiam, jak się mają cyfry subskrypcji tutaj na kanale do obserwacji na Instagramie. Nie wiem. Ale zapraszam Was na mojego Instagrama. Tam bardzo często rzucam przeróżne zdjęcia, jakieś przemyślenia, takich, które gdzieś tam na YouTubie nawet nie poruszam. Także zachęcam Was do obserwacji mojego Instagrama. No i dobra, ja uciekam. Idę pokazać Antosi piękne ciuszki, jakie dostała. Lenka też przyjdzie, to pomierzy. Popstrykam fotki dziewczynom i wyślę pani Teresce właśnie tam do Marant Collection, żeby podziękować za wspaniałą przesyłkę. Także ja Was zapraszam na ich stronę, tak jak mówię, tam wszystko możecie sobie i na Facebooku, oni mają właśnie Facebooka, Instagrama i też mają stronę internetową. Także działają na po prostu na całego i z tego, co się widzę, co czasami się dzieje na tych transmisjach, to powiem Wam, że dziewczyny biorą raz, dwa, szybko wszystko, dlatego, że to jest tak tanie. I raz miałam nawet na pierwszej transmisji taki mały zgrzyt z inną mamą, bo wydawało mi się, że pierwsza rzuciłam komentarz, że kupuję daną rzecz i się okazało, że po prostu mój komentarz u dziewczyn w Marant Collection pojawił się trochę później i było takie, kurde, nie zdążyłam. A za każdym razem, jak coś wyłapię, coś kupię i upoluję coś taniego właśnie z tych ostatnich rozmiarów, to zaraz wołam do męża. Kupiłam Lence to, kupiłam Antosi to. Także, dobra. Tak, podjarana jestem ciuchami. Dobra, dziewczyny, uciekam, żegnam się dzisiaj już z Wami. Może mam, w ogóle tak naszła mnie wena na nagrywanie, więc może jak teraz zakończę, to zacznę nowego nagrywać vloga albo całkiem coś innego nagram. Ale nie wiem, dobra, gadam już od dupy strony, w ogóle zaczynam, za bardzo podjarana jestem. Także uciekam, trzymajcie się, ja robię sobie inhalację, wezmę leki i lecimy dalej z tym dniem. Buziaki, trzymajcie się, pa.